Cześć, witajcie. Firma Samsung zaprezentowała dziś swe flagowce na pierwszą połowę tego roku. W tym roku nadeszła naprawdę dobra zmiana, która z pewnością ucieszy fanów flagowców Samsunga. Dlaczego? Smartfony te korzystają w tym roku wyłącznie z procesorów Qualcomma. W dodatku są to zmodyfikowane Snapdragony 8 drugiej generacji, mające podniesione taktowanie głównego wydajnego rdzenia ze standardowych 3,2 do 3,36 GHz. Ponadto mamy tu wsparcie dla eSIM-ów oraz alternatywnie dual SIM oparty o dwie fizyczne karty nano SIM. Nie ma za to miejsca na microSD, ale do tego to już przywykliśmy. Poza oczywistą obsługą 5G, smartfony Galaxy S23 wyposażono także w moduły Wi-Fi, obsługujące również Wi-Fi 6, Ultra Wideband, Bluetooth 5.3, NFC oraz oczywiście gniazdo USB-C, no i wielozakresową nawigację. W telefonach znajdziemy również głośniki stereo z Dolby Atmos, podekranowe czytniki linii papilarnych, żyroskopy, barometry, akcelerometry i czujniki światła. Wszystkie modele serii Galaxy S23 mają system operacyjny Android 13 z interfejsem One UI 5.1 wzbogaconym o pełen pakiet aplikacji Google, 9 firmowych aplikacji Samsunga i 5 aplikacji firm trzecich, ale takich przydatniejszych raczej. No i oczywiście jest też pakiet zabezpieczeń Nox. Obudowy flagowych Samsungów mogą poszczycić się metalowymi ramkami, panelami ze szkła Gorilla Glass Victus 2 oraz wodo- i pyłoszczelnością w klasie IP68. Wszystkie modele wyposażono też w 10-watowe ładowanie indukcyjne, ale tradycyjnie w zestawach zabrakło ładowarek. No i na koniec jeszcze jedna informacja wspólna dla całej serii. Modele będą dostępne w 4 kolorach: czarnym, kremowym, zielonym i lawendowym. A teraz popatrzmy na detale różniące poszczególne modele. Galaxy S23 ma ekran Dynamic AMOLED 2X o przekątnej 6,11 cala, rozdzielczości Full HD i częstotliwości odświeżania obrazu regulowanej od 48 do 120 Hz. Ekran ma certyfikat HDR10+ i osiąga naprawdę wysoką jasność. W ekranie znajdziemy otworek na 12-megapikselowy aparat do selfie z autofokusem, przysłoną 2.2 i ogniskową 25 mm oraz polem widzenia 80 stopni. Przed nim aparatem nagramy wideo w rozdzielczości maksymalnie 4K przy 60 klatkach na sekundę. Tylny aparat fotograficzny jest potrójny z głównym modułem 50 megapikseli o przysłonie 1.8 ogniskowej 23 mm i polu widzenia 83 stopni. Aparat ten ma optyczną stabilizację obrazu i technologię dual pixel. Następny aparat tylny robi zdjęcia szerokokątne, ma 12-megapikselową matrycę i obiektyw z przysłoną 2.2, ogniskową 13 mm i polem widzenia 120 stopni. Ostatni z tylnych aparatów ma z kolei matrycę 10 megapikseli i teleobiektyw dający przybliżenie bezstratne 3 razy. Obiektyw ten ma przysłonę 2.4, ogniskową 69 mm i pole widzenia 36 stopni. Jeżeli chodzi o filmowanie aparatem tylnym, to maksymalnie osiągniemy tu 8K przy 30 klatkach na sekundę. Smartfon zasila stosunkowo nieduży akumulator o pojemności 3900 mAh, ładujący się z mocą 25 W. Środkowy model, czyli Galaxy S23 Plus, to tak naprawdę powiększony Galaxy S23. Wygląda tak samo i ma praktycznie taką samą specyfikację, wyłączywszy oczywiście wymiary obudowy, ekranu czy baterii. W Galaxy S23 Plus ekran osiąga 6,6 cala przekątnej, natomiast pozostałe parametry wyświetlacza pozostają bez zmian. No i oczywiście mamy większą baterię, na szczęście. Bateria ma tutaj 4700 mAh i trochę szybsze, bo 45-watowe ładowanie. Topowy model serii, czyli Samsung Galaxy S23 Ultra, otrzymał zupełnie inną stylizację. Jest taki bardziej kanciasty i do tego jeszcze wspiera rysik S Pen i ma na niego wnękę w obudowie. Jest to też oczywiście największy 6,8-calowy model w serii z wyświetlaczem Dynamic AMOLED 2X o rozdzielczości już 3088x1440 pikseli i odświeżeniem regulowanym w zakresie od 1 do 120 Hz. Niezmiennie ekran oferuje bardzo wysoką jasność i niezmiennie ma otworek na niezmiennie 12-megapikselowy aparat do selfie. Ten aparat jest w tym roku taki sam jak w pozostałych dwóch modelach rodziny. Natomiast aparat tylny jest w tym roku naprawdę imponujący. Główna matryca ma 200 megapikseli, oczywiście optyczną stabilizację, obiektyw o przysłonie 1.7, ogniskowej 23 mm i polu widzenia 85 stopni. Do tego mamy 12-megowy aparat szerokokątny z przysłoną 2.2, ogniskową 13 mm i polem widzenia 120 stopni oraz portretowy aparat z teleobiektywem 10-megapikselowy o przybliżeniu bezstratnym 3 razy ze stabilizacją przysłoną 2.4, ogniskową 69 mm i polem widzenia 36 stopni.
Ale to nie wszystko, bo jest tu jeszcze jeden aparat z peryskopowym teleobiektywem o przybliżeniu bezstratnym 10-krotnym i cyfrowym 100-krotnym. Aparat ten ma matrycę 10 megapikseli, przysłonę 4.9, optyczną stabilizację, ekwiwalent ogniskowej 230 mm i pole widzenia 11 stopni. Smartfon zasila akumulator o pojemności 5000 mAh z ładowaniem o mocy 45 W. Na koniec naszego premierowego przeglądu dodam jeszcze, że informacje na temat wersji pamięciowych i cen smartfonów serii Galaxy S23 w Polsce znajdziecie w opisie tego filmu. A ja już Wam dziękuję za oglądanie i zapraszam na kolejne filmy. Cześć!